Wśród szlacheckich sporów i nierzadkich waśni mieszczanie Rzeczypospolitej zajmowali się głównie tym, czym ich zagraniczni odpowiednicy – zarabianiem. I choć stan mieszczański nie był otoczony tak wzniosłym nimbem jak szlachecki, Konstytucja 3 maja dała mieszczanom o wiele silniejszą niż dotychczas pozycję. Oto mieszczanom wolno było kupować ziemię. Mieli ochronę prawną zrównaną ze szlachtą, a nawet mogli marzyć o nabywaniu szlachectwa. Rzecz do tej pory nie do pomyślenia. Miastom